Kiedy myślę o 2007 roku, raczej ciężko go rozważać w jakiejkolwiek kategorii retro, ale z drugiej strony po głowie wciąż chodzi mi myśl, że mamy już wiosnę numer 2023, a od tamtej pory minęło niebagatela 16 lat. A jak to było z grami w tamtym okresie? No cóż, sprawdźcie sami. Cześć, jestem Czuk i zapraszam Was do drugiej części najnowszego zestawienia. Zacznijmy od tego, że 2007 był zdecydowanie rokiem Valve, ponieważ poza wspomnianym już przeze mnie poprzednio drugim epizodzie kontynuacji Half-Life'a wydano jeszcze dwie inne pozycje wchodzące w skład tak zwanego The Orange Box. Jedną z nich była niezwykła gra logiczna o nazwie Portal, która wykorzystywała sprawdzony patent błyskawicznej teleportacji znany z pierwszego Preya i wykorzystała go do rozwiązywania brawurowo zaprojektowanych zagadek środowiskowych, a wszystko to w minimalistycznej narracji z wykorzystaniem niezapomnianej sztucznej inteligencji w roli przewodnika. Drugą z produkcji wchodzących w skład kultowego pakietu był również Team Fortress 2, czyli pełnoprawna kontynuacja robiącego furorę modułu do Half-Life'a, która z początku budziła pewne kontrowersje ze względu na swoją komiksową oprawę graficzną, ale obroniła się doskonałym gameplayem rozwijanym do dziś zarówno we własnym obrębie, jak i w jego kolejnych naśladowcach. Warto również dodać, że Team Fortress 2 jak na tak wiekowy projekt wieloosobowy ma się wciąż zaskakująco dobrze, ponieważ pomimo 16 lat na karku wciąż trzyma się w top 10 najchętniej ogrywanych gier na Steamie. W świecie gier multiplayer tamtego okresu na arenie międzynarodowej zamieszać miał jeszcze jeden zawodnik, nad którym cmokano już od pierwszych zapowiedzi prezentujących możliwości najnowszego silnika Unreal Engine. Mowa oczywiście o Unreal Tournament 3, którego produkcja niestety przedłużała się na tyle, iż na premierę nie zrobił on przesadnie spektakularnego wrażenia i choć samo strzelanie było wyśmienite, tytuł ten bardzo szybko popadł w zapomnienie, a obecnie oficjalne serwery świecą pustkami, przy czym nawet samo kupno gry stanowi na ten moment niemałe wyzwanie. You don't wanna know. A jeśli mowa już o opóźnieniach, to nie można zapomnieć o rewelacyjnym na premierę Halo 2, który na komputerach klasy osobistej wydany został aż z 3-letnim poślizgiem i w 2007 roku wyglądał po prostu bardzo przeciętnie. W dodatku Microsoft był na tyle pewny siebie, a moim zdaniem zahaczał nawet o bezczelność, że do odpalenia jego produkcji wymagał posiadania wywołującego dreszcze koszmarnego systemu Windows Vista, co pogrzebało kolejne występy Master Chiefa na PC-tach na ładne parę kolejnych lat. Walka z kosmitami stanowiła również motyw przewodni kolejnej gry zestawienia pod tytułem Blacksite Area 51, stanowiącej kontynuację Area 51 z roku 2005. Tym razem w rolę głównego bohatera nie wcielił się David Duchowny, ale za to do produkcji wykorzystano silnik Unreal Engine trzeciej iteracji, w którego okiełznanie ewidentnie włożono wszystkie siły programistów, jako że w gruncie rzeczy jest to bardzo generyczna strzelanka, która mimo wszystko w tamtym czasie sprawiła mi sporo radości ze względu na bardzo ładną grafikę, dobrą optymalizację i niedługi czas wymagany do jej ukończenia. Jeśli miałbym natomiast wskazać na ostatniego dobrego painkillera, oczywiście poza fajnym remake'iem od The Farm 51, postawiłbym na ten o podtytule Overdose, który pomimo wykorzystania dokładnie tej samej formuły i trzonu rozgrywki, zadbał o nowego głównego bohatera, ciekawych, choć nieco zakręconych i niepasujących do ciężkiego klimatu z oryginału przeciwników oraz atrakcyjne, kolorowe i całkiem nieźle zaprojektowane mapy. Czy była to gra wybitna? Absolutnie nie, jako że projekt ten powielał dobrze już znane schematy, nakładając na nie po prostu swoją własną wizualną skórkę, ale czy grało się super? No pewnie, w końcu to painkiller. It's 3 in the morning. You felt it too. Ciężkiego klimatu na pewno nie zabrakło w Clive Barker z Jericho, który stawiał na mroczny, wręcz obrzydliwy setting, w ramach którego kierowany przez nas oddział specjalny do spraw paranormalnych zagłębiał się coraz bardziej w piekielne czeluścia, próbując rozwikłać zagadkę tak zwanego pierworodnego, a więc istoty stworzonej przez Boga jeszcze przed Adamem i Ewą. Produkcja sygnowana nazwiskiem słynnego twórcy Hellraisera być może nie należała w dniu premiery do najlepiej punktującej wśród krytyków, ale z perspektywy czasu był to naprawdę ciekawy projekt, o którym niesłusznie zapomniano.
Na najwyższe noty w branży nie narzekał również drugi i ostatni oficjalny dodatek do oryginalnego Fira, który ostatecznie nie trafił do kanonu i uważany jest za historię alternatywną. Nie brakowało w nim natomiast nowych broni, przeciwników oraz zjawisk paranormalnych, o które oczywiście zadbała niezastąpiona Alma, jednak w opiniach graczy dało się już zauważyć pewne zmęczenie materiałem związane z powtarzalną rozgrywką oraz starzejącym się silnikiem graficznym. You've no right to rip the meat off the body. No right to take away. Kolejna pozycja na liście jest powszechnie rozpoznawalna w naszym kraju, jako że już na premierę wyszła w taniej serii za 30 zł za sztukę. Nazywany często Doomem 3 z robotami Alpha Prime, oferował jak na swoją niewysoką cenę bardzo wysoki poziom wykonania, ciekawą fabułę oraz przyjemną rozgrywkę opartą na klasycznych shooterowych założeniach, a do tego wszystko elegancko zoptymalizowano, nie stroniąc od takich technologicznych rewelacji jak dynamiczne oświetlenie, zaawansowana fizyka świata czy liczne imponujące rozbłyski czy rozmycia. W prawdziwy fotorealizm, podobnie zresztą jak w przypadku części pierwszej, poszedł Ghost Recon Advanced Warfighter 2, który naprawił większość bolączek pierwszoosobowego oryginału sprzed roku i choć wciąż nie był on tak satysfakcjonująco dynamiczny i przebojowy jak jego konsolowy odpowiednik, sprawiał mnóstwo frajdy wszystkim miłośnikom taktycznych strzelanin lubujących się w kierowaniu własnym składem. Niestety odpowiedzialne za tytuł studio Green nie poszło w przyszłości za ciosem i po katastrofalnym Terminator Salvation oraz całkiem przyzwoitym, aczkolwiek kiepsko sprzedającym się Bionic Commando zakończył swoją działalność deweloperską. Prawdziwym gwoździem do trumny serii Soldier of Fortune okazał się również Payback, którego notabene obecnie możecie zakupić w promocji na GOG-u za niecałe 3 dyszki. O powrocie kultowej marki Raven Software mówiło się latami i fani oczekiwali krwistego, brutalnego shootera, który godnie zastąpiłby klasyki sprzed lat. Po części się to udało, ponieważ trójka była ładna graficznie, oferowała sporo motywów gore z oczywiście fruwającymi zewsząd kończynami przeciwników, jednak stanowiła ona jednocześnie produkcję skandalicznie wręcz krótką, którą można było ukończyć w 2-3 godzinki. 3, 2, 1, go! Porzućmy na chwilę klimaty akcji i przejdźmy do sportu, ponieważ tego w 2007 roku, przynajmniej w wersji elektronicznej, było naprawdę sporo. W segmencie tym z tłumu wyróżniały się szczególnie dwie produkcje, z czego pierwsza z nich Sega Rally to powrót do klasyki sprzed lat, która oferowała możliwość poprowadzenia licencjonowanych wozów WRC w zręcznościowych wyścigach po malowniczo położonych trasach, a poza naprawdę wysokiej jakości grafiką, produkcja Segi oferowała także interaktywne ukształtowanie terenu, za sprawą którego wozy pięknie ryły w glebie, co wpływało nie tylko na widoki, ale i na trudność opanowania aut na trasie. Po doskonale przyjętych GTR 2 oraz Race the WTC Game, studio Simbin poszło za ciosem, produkując kolejną doskonałą produkcję z sektora wyścigów, w ramach której dzięki oficjalnej licencji ponownie mogliśmy wziąć udział w szeregu zmagań sygnowanych logiem międzynarodowej organizacji samochodowej World Touring Car Championship. Wszystko to w ulepszonej oprawie, zwiększonej liczbie samochodów do wyboru oraz zaktualizowanymi składami ekip na sezon 2006-2007. Dziś obecność symulatorów dotyczących niemal każdej dziedziny pracy i życia w naszym społeczeństwie nie dziwi absolutnie nikogo, jednak jeszcze kilkanaście lat temu potrafiliśmy jarać się chociażby elektroniczną adaptacją pracy kierowcy autobusu, a grą w Bus Drivera chwalił się nawet sam lider ich troje Michał Wiśniewski. Warto wam również wiedzieć, że za produkcję tę odpowiadało studio SCS Software, a więc twórcy kultowego w naszym kraju Euro Truck Simulatora, zatem każdy oddany fan serii odnajdzie się tu bez żadnego problemu. Kariera gwiazdy rocka zapewne wielu graczom jawiła się jako zdecydowanie ciekawsza profesja aniżeli kierowcy pojazdu komunikacji miejskiej, zatem każdy kto chciał sprawdzić się w rock'n'rollowej roli mógł dokonać tego za sprawą Guitar Hero 3, który po raz pierwszy przywitał się z bestsellerową serią na PC-tach, robiąc wcześniej prawdziwą furorę na konsolach. Żeby było jeszcze ciekawiej, za trójkę nie odpowiadało studio odpowiedzialne za dotychczasowe odsłony serii, a doskonale znany wszystkim miłośnikom deskorolki Neversoft, czyli twórca Tony Hawk's Pro Skater. Master, evilness truly suits you. Let us go forth. There are nefarious deeds to be done. I
feel the land quaking with fear already. A teraz szybciutko przeniesiemy się w świat RPG-ów i gier akcji, natomiast jako pierwszy wjedzie sam Overlord, który odwracając tradycyjną konwencję do góry nogami, zupełnie tak jak w klasycznym Dungeon Keeperze sprzed lat, pozwolił wcielić się nie w dobrotliwego bohatera przywdziewającego lśniącą zbroję, a głównego złola i pana ciemności, jak żywo wyjętego z filmów Petera Jacksona o znanym na całym świecie pierścieniu. Pomimo tak przedstawionego protagonisty, sama produkcja wciąż miała bardzo pozytywny wydźwięk i wręcz w bajkowy, prześmiewczy sposób przedstawiała losy sympatycznego antybohatera. Całkowicie mroczne klimaty oferował natomiast Hellgate London i w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, jako że trzon ekipy odpowiedzialnej za ten projekt stanowili byli pracownicy Blizzarda, którzy zjedli zęby na tworzeniu kultowego Diablo 2. Ich debiutująca produkcja zatem pomimo zmiany formuły i przedstawienia akcji z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby, wciąż stanowiła mięsistego CRPG-a, w którym najważniejsze było przedzieranie się przez hordy przeciwników, zbieranie lutu oraz paradowanie w coraz to lepszym ekwipunku wypadającym z zasiekanych mobków. Pomimo tego, iż sama gra okazała się umiarkowanym sukcesem, niestety nowo powstałe studio nie podjęło się kolejnych projektów w przyszłości, a sama marka przeszła na innego dewelopera. Where are you, my son? I cannot see a thing. Tradycyjnym hack'n'slashem, który wedle polskich reklam w prasie, jak i komentarzy na samym pudełku z grą miał podbić samego legendarnego klikacza od zamieci, był już natomiast Loki, który wykorzystywał popularną mechanikę siekania i rąbania do przedstawienia akcji z perspektywy różnych mitologii, którym odpowiadali zresztą sami bohaterowie, którymi mogliśmy pokierować. Tytuł ten na zachodzie nie spotkał się z jakimś spektakularnym odzewem wśród graczy i krytyków, ale nie przeszkodziło mu to w zyskaniu sporej popularności w naszym kraju, jako że polecało je nawet samo polskie community powiązane z Diablo. A sensei once consoled a grief-stricken boy as his older brother prepared to leave for battle. He said, "Child, why do you cry? You are both part of a family." Przechodząc do produkcji związanych z dziełami filmowymi, warto pamiętać, iż kiedyś na świecie najwyższą renomą cieszyły się pocieszne zmutowane żółwie ninja, które klepały swoich przeciwników w dobrej wierze, używając do tego nunchako, długiego kija czy katany. Na okoliczność premiery filmu pod tym samym tytułem Ubisoft postanowiło zatem stworzyć bardzo sympatyczną bijatykę z wykorzystaniem popularnych stworzeń, które wyrenderowano za pomocą dokładnie tego samego silnika napędzającego trylogię Prince of Persia, dzięki czemu wojownicy nie tylko zgrabnie poruszali się w walce, ale potrafili też biegać po ścianach czy uprawiać zręczny parkour po mieście. Nie zakrzyczcie mnie, błagam, w komentarzach, ale ja naprawdę bardzo lubię pecetowych piratów z Karaibów i uważam, że stworzone na silniku stareńkiego Powrotu Króla zwieńczenie oryginalnej trylogii Jacka Sparrowa i spółki jest bardzo fajnym akcyjniakiem, w którego dodatkowo nie tylko można z powodzeniem pograć w pojedynkę, ale i zaprosić chętnego gracza do wspólnej zabawy na jednej kanapie w trybie lokalnego koopa. Dodatkowo produkcja ta, podobnie zresztą jak poprzednie żółwie ninja, przejawiała ciekawy trend, w którym na PC-tach zamiast wypasionych next-genowych wersji z nowych konsol wciąż debiutowały porty z PlayStation 2. Troszkę inaczej było jednak z Beowulfem, który od samego początku wyglądał identycznie na wszystkich platformach do grania, na których zadebiutował. Oczywiście gra nie miała żadnych szans z Kratosem i innymi wypasionymi slasherami brylującymi na konsolach, ale na blaszakach nie mieliśmy niestety takiego bogactwa w wyborze i nawet kiepsko oceniany w branży tytuł francuskiego Ubisoftu stanowił ciekawe przeżycie, zwłaszcza dla wszystkich fanów filmu po skończonym seansie w kinie. Boom! The nut job show up. My old pals, Doc Ock and Green Goblin. Feels like a family reunion. Swego rodzaju zwieńczeniem produkcji na podstawie klasycznego Spidermana od Sama Raimiego było Friend or Foe, które wykorzystywało wszystkie postacie i licencje filmowego uniwersum do stworzenia kooperacyjnego beat'em'upa w stylu X-Men Legends, gdzie mogliśmy wcielić się nie tylko w tytułowego pajączka, ale i każdego pozytywnego, jak i złego bohatera, którego ten miał okazję napotkać na swojej drodze. O tej pozycji na pewno zrobię jeszcze osobny materiał, dlatego póki co odsyłam was do mojego cyklu recenzji o Człowieku Pająku, w którym szerzej omawiam każdy tytuł z franczyzy.
W poprzednim odcinku z 2007 roku zachwycałem się pierwszymi Gearsami przeportowanymi zresztą przez polską ekipę People Can Fly, ale tak się składa, że oprócz krwawych przygód Markusa Fenixa, jednym z system sellerów w momencie swojego debiutu była urocza gra z pogranicza strategii ekonomicznych i przedsięwzięć pokroju Tamagotchi o jakże nośnym tytule Viva Pinata. Z grubsza zabawa polegała na tworzeniu własnego kolorowego parku krajobrazowego, na którego emigrowały sympatyczne stworzonka z nazwami przypominającymi Pokémony, a naszym zadaniem było stworzenie im jak najlepszego miejsca do życia. Fajne? No pewnie, że tak. Następną produkcją, której wprost nie mogłem sobie odmówić, omawiając gry sprzed kilkunastu lat, jest Defender of the Crown, wykorzystujący legendę Robin Hooda. Zamiast jednak grabić bogatych i dawać biednym, naszym zadaniem w tej strategii było osiągnięcie dominacji na mapie poprzez zgarnianie kolejnych terenów generujących przychody, za które nabywaliśmy większą armię, usprawnialiśmy zamek i walczyliśmy z konkurencją. W międzyczasie mogliśmy również brać udział w konkursach hucznictwa, prowadzić oblężenia lub też przechodzić proste zręcznościowe misje skryptobójcze. Super pozycja, naprawdę serdecznie polecam. Znakomitym rozwinięciem zresztą tej samej formuły dla bardziej wymagających graczy była Europa Universalis z trójeczką w tytule, oferując w gruncie rzeczy podobne mechaniki, ale obudowując je wszystkie w skomplikowane mechanizmy, politykę oraz mnóstwo tabelek czy suwaków, za sprawą których mogliśmy doprowadzić swoje imperium do chwały absolutnej. Miłośnicy taktyki zresztą nie mieli w tamtym okresie specjalnych praw do narzekań, ponieważ kolejni producenci wręcz sypali z rękawa doskonałymi produkcjami z zakresu tej tematyki. Jedną z nich była kolejna część super popularnej serii UFO o podtytule Afterlight, rozwijając serię zapoczątkowaną przez Microprose jeszcze przed doskonałym XCOM Enemy Unknown z 2012 roku. Na koniec dzisiejszego odcinka pozostawiłem sobie cztery kapitalne RTS-y, z których każdy z nich prezentował na tyle wyborny poziom, że ciężko wybrać jest przewodnika tej znakomitej grupy. Universe at War dla przykładu imponował absolutnie wciągającą fabułą walki z najeźdźcami z kosmosu, z którymi musiała się zmierzyć ludzkość, oraz gigantycznymi jednostkami, których należało się pozbyć, dekapitując ich poszczególne elementy. Bliźniaczo podobny pod względem settingu Supreme Commander wrażenie robił nie tylko ogromną ilością jednostek, które pojawiały się w tym samym momencie na ekranie, ale i bardzo dużą skalą bitew, która możliwa była dzięki odpowiednio dalekiemu oddaleniu kamery od podłoża. Zapowiadany jako RTS z dynamiką starć rodem z Counter-Strike'a World in Conflict zachwycał z kolei niespotykaną jak dotąd częstotliwością starć oraz ilością akcji atakującej wręcz nasze gałki oczne efektowną grafiką oraz mnogością sposobów na niwelizację sił wroga, a w ramach ciekawostki sprzedam wam info, że twórcami tejże gry są twórcy Ubisoftowego The Division, a więc ekipa zdecydowanie obeznana w temacie konfliktów. A na samo zakończenie wracamy do niewidzianej przez lata i powracającej w glory serii Command & Conquer, która w swojej trzeciej odsłonie ponownie oferowała genialną fabułę wykorzystującą aktorskie przerywniki filmowe oraz wracała do korzeni, proponując rozwiniętą formułę znaną z oryginału i opakowując ją w efektowną oprawę audiowizualną, która nawet dziś robi niesamowite wrażenie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugi odcinek najlepszych moim zdaniem gier z 2007 roku na PC-tach. Jeśli macie jakieś własne przemyślenia na temat dzisiejszego zestawienia, zapraszam was serdecznie do podzielenia się nimi w komentarzach pod filmem, natomiast na ten moment ja żegnam się z wami i zapraszam do pozostałych materiałów na kanale. Na razie.